Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie dziesiąte. Wykonali wszystko według zakonu pańskiego. Wierność posłuszeństwa. A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej, według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je stawić przed Panem, jako napisane jest w zakonie pańskim. Każdy chłopiec pierworodny będzie poświęcony Panu. Maryja i Józef przyszli do świątyni, aby wykonać to, co było napisane w zakonie pańskim. Byli posłuszni prawu. Co oznacza słowo posłuszeństwo? Nie wiadomo, dlaczego bardzo nie lubimy tego słowa. Wolimy zamiast niego słowo uległość, choć właśnie uległość, która jest bardzo bliska bierności, nie jest ani trochę postawą godną chrześcijanina, któremu właśnie przystoi posłuszeństwo. Wyraz posłuszeństwo pochodzi od słowa posłuch, a więc oznacza wykonanie tego, co się posłyszało. W nie mniejszej jednak mierze pochodzi ono również od słowa słuszność, czyli posłuszeństwo jest po prostu dostosowaniem się wolnej woli człowieka do czegoś, co usłyszał i świadomie uznał za słuszne. Nie znaczy to, żeby miał to od razu w całej pełni rozumieć lub widzieć. Już w codziennym życiu, w nabywaniu każdej wiedzy czy każdego doświadczenia, nie możemy postąpić ani kroku bez dawania dowodów posłuszeństwa. Jeśli na przykład ktoś zamieszkały w jakiejś okolicy prowadzi mnie drogą, której ja sam jeszcze nie znam, a na moje spostrzeżenie, że można by tę drogę skrócić idąc na przełaj, odpowie, że nie można, bo tam ciągną się trzęsawiska, w których człowiek może się utopić, to nie mam powodu mu nie wierzyć, choć się sam o tym nie przekonałem. Idąc za jego przewodem, czynię świadomy akt posłuszeństwa. Posłuszeństwo nie jest więc bezmyślnym uleganiem jakimś samowolnym orzeczeniom. Jest dobrowolnym, świadomym uznaniem jakiejś słuszności. Jest wzbogaceniem naszej wiedzy czy doświadczenia. Jest zawsze źródłem korzyści. Posłuszeństwo obdarza nie tylko umysł, ale i wolę, chociaż na pozór przekreśla wolę własną. Bo czymże on przekreśla? Własną wolą, gotową przyjąć to, co umysł uznał za słuszne. Ten akt posłuszeństwa naładowuje wolę energią, której sama ze siebie nie potrafiłaby wydobyć. Wyzwala z niej wolność i moc, których nigdy nie potrafiłaby osiągnąć. Bo posłuszeństwo, choć poddaje człowieka kierownictwu, wskazaniom czy rozkazom drugiego człowieka, w rzeczywistości jest skierowane nie ku człowiekowi, lecz ku temu celowi, który się chce osiągnąć, ku tej nadrzędnej sprawie, której się chce samemu służyć. Zrozumienie posłuszeństwa stanowi uzasadnienie wszystkich przysiąg składanych przez ludzi przed zaciągnięciem się pod sztandary spraw i zadań wymagających nieprzeciętnej miary w ofiarności i bohaterstwie. Na przykład przysięga żołnierska, przysięga zawodowa. Posłuszeństwo może być tylko dobrowolne i tylko świadome. Nie jest nigdy bierną uległością. Jest zawsze czynem, aktem jakiejś wiary, nadziei i miłości. Jest zarazem najpewniejszym drogowskazem wierności, prowadzącym poprzez zmienności życia. Wszystkie cechy posłuszeństwa spotęgowane przez nieskończoność celu, ku któremu zmierzamy,
i nieskończoność rozkazodawcy, przemawiającego do nas ustami swych zastępców na ziemi, odnajdujemy w Kościele w mistycznym ciele Chrystusa. Podobnie jak można powiedzieć, że głowa mistycznego ciała, sam Chrystus, począł się z aktu pokory Maryi, kiedy to zawierzając całkowicie przedwiecznej wszechmocy powiedziała: oto służebnica Pańska. Tak można powiedzieć, że Kościół począł się z aktu posłuszeństwa Maryi, wtedy kiedy to ona, Najczystsza Dziewica, udała się do świątyni na obrzęd oczyszczenia i ofiarowania pierworodnego. Czy myślimy też kiedy o tym, że cały ten tak bujny i różnorodny plon świętości, jaki wydał Kościół, rozwinął się właśnie dzięki posłuszeństwu? Że tylko dzięki posłuszeństwu mogli święci i możemy my wszyscy, katolicy, rozwijać taki rozmach w szukaniu coraz to nowych sposobów uświęcania ziemi, coraz to nowych dróg do służenia Bogu i bliźniemu? Bo przecież tylko posłuszeństwo zapewnia nam, że nie zbłądzimy. Ono jedno uwalnia nas od wszelkich wahań i darzy swobodą, pełną swobodą ruchów. W posłuszeństwie Kościołowi znajdujemy bowiem ten punkt oparcia, tę niezawodną odskocznię, tę gwarancję prawdy objawionej, która pozwala odważyć się na rzeczy wielkie, śmiałe, trudne. Jest rzeczą znamienną, że niemal wszyscy nawróceni na katolicyzm twierdzą, iż pierwszą rzeczą, która zaczęła ich pociągać ku Kościołowi, jest właśnie ta niewzruszona opoka, jaką jest w Kościele posłuszeństwo. Kiedy Maryja uczyniła akt posłuszeństwa prawu, usłuchała niewątpliwie tylko głosu swej wierności Bogu i Jego zastępcom. Nie domyślała się zapewne tego wszystkiego, co niby w zalążku było już zawarte w tym akcie, niosąc w ramionach Boga wcielonego, by ofiarować Go Ojcu, stała się obrazem kapłaństwa Chrystusowego. Dziewico kapłańska, woła do niej święty Jan Damasceński, to ofiarowanie jest zapowiedzią wszystkich mszy świętych, wszystkich tajemnic ofiarowania i przeistoczenia, jak również wszystkich chrztów świętych udzielanych przez Kościół. Usłyszana przez Maryję zapowiedź miecza boleści, który przeniknie jej serce, czyż nie było już zapowiedzią sakramentu bierzmowania, który uzbrajając nas w męstwo wyznawców Chrystusowych, nie tai przed nami, że wierność krzyżowi oznacza bojowanie i mękę. A radość Symeona, który wielbiąc Boga powiedział: teraz, o Panie, puść sługę Twego w pokoju. Czyż nie nasuwa myśli o tej pociesze przedśmiertnej, jaką darzy nas ostatnie namaszczenie? To oczyszczenie, w którym Maryja poddała się w najszczytniejszym akcie posłuszeństwa. Bo przecież wiedząc o sobie, że jest dziewicą, która wydała na świat Boga wcielonego, miała na pozór wszelkie powody, aby się od Niego uchylić. Czyż to oczyszczenie nie było zadatkiem i zapowiedzią oczyszczającej wody Chrztu Świętego i oczyszczającej potęgi sakramentu pokuty? A jakżeż wspaniale zapowiada oczyszczenie skażonego przez przyziemność i pogaństwo małżeństwa, które dzięki oczyszczeniu niepokalanej wstępowało już na drogę, która podnosząc go do godności sakramentu, przywróci mu pierwotną czystość i da mu udział w boskim macierzyństwie Maryi. Małżeństwo katolickie pomnaża przecież członki tego ciała, którego Chrystus jest głową. Każdy akt posłuszeństwa jest zupełnie podobny do ziarna, w którym mieści się nieprzeczuwane bogactwo przyszłych plonów. My też, ilekroć czynimy akt posłuszeństwa Kościołowi, składamy w jego glebę ziarno, mieszczące w sobie posiew jakichś żniw,
których nie zdołamy przewidzieć. Maryjo, w tajemnicy ofiarowania i oczyszczenia, uproś nam zrozumienie całej płodności naszego posłuszeństwa Bogu, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Amen.